Literatura ze środka Europy. Podcast koło książkowy. Dzień dobry. Marcin Piotrowski, podcast. Literatura ze środka Europy. Po raz kolejny mam przyjemność mówić do Państwa, a Państwo mają nieprzyjemność tego słuchać. Tak to los się plecie. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Państwu o książce Zbigniewa Herberta Martwa Natura z Wędzidłem. Książce nie nowej. To jest książka, która ukazała się w roku 1993 nakładem wydawnictwa dolnośląskiego, jak większość książek Zbigniewa Herberta. I muszę powiedzieć, że to jest książka, która. Uświadomiłem sobie to teraz, kiedy ten materiał przygotowywałem. Mocno wpłynęła na moje życie, tak bym powiedział. To jest książka eseistyczna. Zbiór esejów, ale nie tylko. Książka, która zestawiana jest z czułym barbarzyńcą, którego znam i którego już całkowicie zapomniałem i do którego będę musiał wrócić, ale także, która zestawiana jest z książką Labirynt nad Morzem, której to książki w ogóle nie znam i dowiedziałem się o niej właściwie teraz, przygotowując ten materiał, to nagranie. Martwa Natura z wędzidłem. To są więc Herberta rozważania nad kulturą i sztuką Holandii złotego wieku swojego. Ale kiedy wspomniałem o tym, że to jest książka, która jakoś wpłynęła na moje życie, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak było. Przeczytałem tę książkę zaraz po premierze. Pamiętam, że nawet to było chyba tak, że jeszcze w świętej pamięci Trójce. W audycji sobotniej, prowadzonej przez redaktor Barbarę Marcinik, o tej książce usłyszałem. Udałem się do księgarni, nabyłem i stałem się szczęśliwszym człowiekiem, pełniejszym. To jest książka, która na długie lata uformowała moje myślenie o Holandii. Kiedy ją brałem, wiedziałem, że to będzie książka o holenderskiej kulturze. Przechodziłem wtedy etap fascynacji holenderskim malarstwem który przechodzi większość ludzi, którzy jakkolwiek amatorsko usiłują się zainteresować malarstwem. Każdy prędzej czy później trafia i zostaje na dłuższy czas przy Broichlach, przy Boszu, przy Vanajku, Vandajku, Van der Weydenie. I jak gdzieś tam tkwiłem. To były jeszcze czasy, kiedy książki o malarstwie miały czarno-białe ilustracje. No i pojawił się Herbert. Przeczytałem tę książkę, i mój zachwyt Holandią pogłębił się. I on trwał długo. Mogę tylko powiedzieć, że wśród mojej nie tak małej kolekcji gier, mam dobrych kilkanaście gier, które są o Holandii, o gorączce tulipanowej, o kompanii wschodnioindyjskiej, o procesie odzyskiwania przez Holandię, czy uzyskiwania niepodległości tej holenderskiej. Rewolucji, rewolcie, różnie to się mówi, o Złotym Wieku, o tulipomanii. To mam naprawdę co najmniej kilka gier, jest kilka znakomitych spekulacyjnych gier. O hodowli tulipanów także, o budowie wiatraków i o osłyszaniu polerów. No naprawdę jest tego sporo. I uświadomiłem sobie, przygotowując ten materiał, że to jest wszystko po kłosie Zbigniewa Herberta, że właśnie ta książka. Właśnie martwa natura z wędzidłem spowodowała, że ta Holandia została mi tak na długo. Abstrahuję już oczywiście od wątków piłkarstwa holenderskiego, bo piłeczka holenderska piękna jest, chociaż oni zawsze muszą się pokłócić i nie mogą normalnie niczego wygrać. No ale nie będziemy tutaj o piłce mówić to innym razem. Więc mamy ten zbiór tekstów. To jest nieduża książka, 180 stron. Książka podzielona na dwie części. Część pierwsza zatytułowana Szkice, część druga zatytułowana Apokryfy. Szkice mają około 150 stron, Apokryfy około 30. To jest ta różnica. Z tym, że szkiców jest sześć. Co oznacza, że one mają jakieś 12-15 stron, każdy, a apokryfów jest 10 na około 30 stronach. Co oznacza, że mają po 3 strony każdy. I rzeczywiście tak jest. Rzeczywiście tak jest. Apokryfy bo może od nich zacznę apokryfy to są de facto opowiadania. Bardzo krótkie opowiadania, opowiadania na trzy strony, na cztery strony. Napisane tak pięknie, że ja je czytam po kilka razy. Ponieważ one są krótkie, to bardzo łatwo przeskoczyć i przeczytać sobie je jeszcze raz, jak one mają trzy strony. I czytam aktualnie eseje Tomasza Manna. I w pierwszym takim eseju otwierającym ten zbiór z 1964 roku, ale esej jest z roku 1930. Tomasz Mann pisze, że w tradycji niemieckiej, w tradycji kultury, literatury niemieckiej, bardzo wyraźnie odróżnia się to, jak pisarz pisze jako prozaik, jako literat, a jak pisze jako krytyk. I on się z tym fundamentalnie nie zgadza, że ten rozdział istnieje. On nam pisze, jest takie piękne zdanie, teraz go nie pomnę, ale pisze tam bardzo jasno. Że pisanie to jest pewna forma niezgody na coś, co jest dookoła, pewna forma krytycznego spojrzenia, i czy przybiera to formę powieści czy eseju, to nie ma żadnego znaczenia. Przywołuję Tomasza Mana, dlatego że Martwa Natura z Wędzidłem to jest przykład wybitnego pisarstwa, to jest przykład czegoś absolutnie genialnego. A jednocześnie mam takie wrażenie, że to jest książka, która przez fakt, że jest zbiorem esejów czy o esejo opowiadań, będzie oceniana niżej i nie będzie się cieszyła taką popularnością jak chociażby wiersze Zbigniewa Herberta. No dobra, ale to mieszam. Wróćmy może do apokryfów. Niesamowitą rzeczą jest to, że opowiadanie, które zaraz Państwu przeczytam, bo przeczytam Państwu zaraz jedno krótkie opowiadanie, że to jest opowiadanie, które było ze mną przez cały czas, odkąd pamiętam, nie pamiętam momentu, kiedy do mnie przyszło, a teraz uświadomiłem sobie, że to było w roku 93, kiedy martwą naturę zwęcidłem czytałem. I od tej pory to opowiadanie we mnie jest, I ja tę. Historię, samą końcówkę pamiętałem i co najmniej kilka razy się posługiwałem w ogóle tym, co się wydarzyło na końcu, także w pracy zawodowej. I zapomniałem o tym, że to jest Bigniew Herbert. A to przez 30 lat była ze mną ta historia. A jaka to historia? Jest to otwierające opowiadanie, czy otwierający tekst w części Apokryfy. I ten tekst nosi tytuł Łaska Kata. Spośród wielu portretów Jana van Oldenbarnevelta lubię ten malowany przez nieznanego malarza, na którym wielki pensjonariusz przedstawiony jest jako człowiek stary. A nawet sama materia malarska zdaje się nosić znamiona rozkładu. Pleśni, kurzu, pajęczyny. Nie jest to twarz piękna, ale pełna wyrazu i szlachetnej siły. Bardzo wysokie czoło, duży, mięsisty, trochę niesforny nos, patriarchalna broda. Pod krzaczastymi brwiami mądre oczy, w których tli się desperacka energia osaczonego. Żaden z historyków nie zaprzecza, że Van Olbern Baldeveld był jednym z najbardziej zasłużonych twórców Nowej Republiki nazywano go adwokatem Holandii. Ten pierwszy wielki polityk, wywodzący się z mieszczaństwa i reprezentujący jego interesy, potrafił jak nikt inny bronić praw młodego państwa. Paktował z potężnymi monarchiami Hiszpanii, Francji i Anglii. Przygotowywał korzystne rozejmy, traktaty pokojowe, alianse. Przez 40 lat swego życia pracował dla ojczyzny wiernie i niestrudzenie. Ale gdy zbliżała się starość, jego zmysł polityczny zaczął zawodzić. Van Olden Barneveld popełnił kardynalne błędy, których kulminacją była Ostra Rezolucja, upoważniająca miasta do werbowania własnych oddziałów najemnych niepodlegających rozkazowi księcia Orańskiego, faktycznego dowódcy wojsk republiki. Kraj stanął na skraju wojny domowej. Van Olden Barneveld Tracił nie tylko rozeznanie w sytuacji, ale opuścił go także instynkt samozachowawczy. Nie rozumiał, czy nie chciał zrozumieć, że topnieje garstka jego zwolenników że ma przeciwko sobie wszystkich namiestnika, stany generalne, miasta. W drodze z urzędu do domu, obojętnie deptał pamflety i pisma ulotne, wymierzone przeciwko niemu. Nie słuchał rad przyjaciół, którzy nalegali, by ustąpił i wyjechał za granicę. Był jak wielki, stary, konający żółw na piasku. Zapadał się coraz głębiej. Finał był łatwy do odgadnięcia i tylko dla niego samego zaskakujący. Aresztowany po wielomiesięcznym śledztwie stanął przed specjalnym trybunałem, w którym zasiadali przeważnie jego wrogowie. Pozbawiony adwokata bronił zaciekle honoru raczej niż życia. Czas akcji 13 maja 1619 roku. Miejsce Haga Binnenhof. Ceglana, gotycko-renesansowa dekoracja dramatu. Na owym dziedzińcu wzniesiono pospiesznie drewniany szafot i posypiano piaskiem. Jest późne popołudnie. Ognisty wóz Heliosa jak mówią retoryczni poeci, toczy się ku zachodowi. Tłum milknie, kiedy wyprowadzają skazańca. Van Oldenbarneveltowi spieszno jest do śmierci. Róbcie szybko co macie robić, ponagla wykonawców wyroku. I wtedy zdarzyło się coś, co wykracza daleko poza rytuał egzekucji. Poza rytuał wszystkich znanych egzekucji. Kat prowadzi skazańca do miejsca, gdzie jeszcze zatrzymało się światło i mówi: Tutaj, wielmożny panie, będzie pan miał słońce na twarzy. Można zadawać sobie pytanie: Czy kat, który ściął głowę wielkiego pensjonariusza, był katem dobrym? Dobroć kata polega na tym, że wykonuje on swoje zadania szybko, sprawnie i niejako bezosobowo. Już bardziej od niego zasługuje na miano subalterna losu, bezgłośnej błyskawicy przeznaczenia. Jego cnotą powinno być milczenie i powściągliwy chłód, powinien zadać cios bez nienawiści, bez współczucia, bez uniesienia. Kat van Oldenbarneveldta złamał reguły gry. Wyszedł ze swojej roli, co więcej, naruszył zasady etyki zawodowej. Dlaczego tak postąpił? Był to na pewno czysty odruch serca. Ale czy skazaniec, odarty z ziemskiej glorii, nie dopatrzył się w tym szyderstwa? Ostatecznie dla tych, którzy odchodzą na zawsze, obojętne jest, czy umierają w słońcu, czy w cieniu, czy też w ciemnościach nocy. Kat, rzemieślnik śmierci, stał się postacią dwoistą i pełną znaczenia, kiedy rzucił skazańcowi w ostatnim momencie okruch bezradnej dobroci. To była Łaska Kata, otwierający tekst części apokryficznej, części Apokryfy. No a poza częścią Apokryfy, czyli poza tymi dziesięcioma tego typu krótkimi opowiadaniami, to było jedno z dłuższych, mamy eseje. Mamy w tej książce sześć esejów. Eseje dotyczące Holandii Złotego Wieku. Znajdą więc tutaj Państwo pasjonująco, naprawdę pasjonująco opisane sytuacje, i przepięknie to jest napisane przez Herberta. Znajdą tu Państwo sześć znakomitych tekstów, które są po pierwsze wnoszące merytorycznie. Bo, o ile nie interesowaliście się Państwo nigdy tulipomanią, czyli tą gorączką handlu tulipanami, która w Holandii wybuchła, i właściwie zrujnowała to bardzo racjonalne społeczeństwo. Jeżeli nie interesowaliście się tym, ile malarze zarabiali i jak żyli, malarze lepsi, gorsi, jak to wyglądało, jeżeli nie interesowaliście się tym, co jest istotą holenderskiego patriotyzmu i dlaczego przedstawiają na obrazach głównie sielanki czy sceny z życia, a nie bitwy, to myślę, że to będą dla Państwa bardzo interesujące teksty na poziomie poznawczym. Ale poza poziomem poznawczym jest poziom językowy, i te teksty to jest kwintesencja najwyższej klasy polszczyzny. Tego się po prostu nie da opisać. Czytając te szkice, zastanawiałem się, czym byłaby historia sztuki, czym byłaby historia malarstwa, gdyby była pisana przez. No, właśnie poetów, przez ludzi takich jak Herbert, przez poetów erudytów. Jak można opisać to samo? Jak można przekazać informacje? To jest obcowanie z absolutem pisarskim, takie miałem wrażenie. Niesamowita umiejętność z jednej strony wynajdywania faktów, bardzo nieoczywistych takich, Lokalnych, pokazywania ich, pokazywania ich w szerszym kontekście, ale jednocześnie pisania w taki sposób, że nieważne, czy to jest prawdziwe, czy nie, gdyby w ten sposób była opisana kolonizacja Marsa, to też bym czytał. Bo nieważne co, ważne jak. I ja oczywiście przez jakiś czas nawet zaglądałem do telefonu, żeby sprawdzać te kolejne obrazy, o których Herbert tutaj pisze, a o których nie miałem nawet pojęcia, że istnieją. A potem przestało mi się chcieć, i stwierdziłem, że ja się dam po prostu ponieść temu, jak to jest napisane, bo naprawdę nie muszę oglądać tych obrazów, żeby docenić klasę pisarstwa, która w tym zbiorze jest, klasę wrażliwości, poziom wrażliwości, otwartości. Wspaniała, wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz to jest taki Herbert, w którym się kiedyś zakochałem, jeszcze. Nie ten zgorzkniały, jeszcze taki polihistor, jeszcze miłośnik kultury, jeszcze nie tak zniszczony przez to pęknięcie. Znaczy, tam już pewne rzeczy były, ale jeszcze tego nie było widać. I taka książka wtedy jeszcze powstała. Ta książka kończy się tekstem, którym zatytułowany jest Epilog. I to jest chyba najpiękniejszy tekst w tym tomie. Na kilku stronach opisane jest, opisane jest życie takiego, nawet na kilkunastu. To jest chyba najdłuższy tekst w części Apokryfy. Na kilkunastu stronach opisane jest życie Cornelisa Trosta, kupca bławatnego. Opisane jest życie zwykłego człowieka. Człowieka, który czegoś się dorobił, który żył. Był zwykłym człowiekiem. Miał po prostu troszeczkę więcej szczęścia, ale. No właśnie, ale po prostu to jest życie. Przepięknie na kilkunastu stronach opisana istota życia. Istota cieszenia się małym. Wspaniałe, wspaniałe. Bardzo polecam Państwu. Mam wrażenie, że to jest zbiór, który jest bardzo niedoceniany. I ja bardzo się cieszę, że do niego wróciłem. Z pewnością wrócę do barbarzyńcy w ogrodzie. Ja Barbarzyńcę w ogrodzie pamiętam odlegle. No I przede wszystkim pamiętam, że to nie jest książka o określe, który mnie najbardziej interesuje, bo ja mentalnie przynależę do Europy Północnej i nie Włochy, nie Południowa Francja, dla mnie Holandia, Niemcy, Anglia to były te rejony, które mnie kulturowo kształtowały. Więc martwa natura z wędzidłem była dla mnie zawsze bliższa. Natomiast Powrócę sobie do Barbarzyńcy w ogrodzie, bo no jak teraz czytam Herberta, właściwie przeczytałem Herberta, czytam teraz y, Mana, no to stwierdziłem, że brakuje mi trochę takiego eseistycznego spojrzenia i że będę chciał to nadrobić. Takich esejów nie o polityce, nie o świecie, ale po prostu o kulturze, o literaturze, o pięknie świata. I zachęcam Państwa. Zachęcam Państwa bardzo do Martwej Natury z Wędzidłem. Nie sądzę, żebyście się Państwo rozczarowali, wydaje mi się, że to jest raczej tylko skalę zachwytu, będzie można mierzyć. Ja polecam Państwu bardzo. Polecając, zachęcam do słuchania różnych innych części podcastu, które dla Państwa w pociej trudzie nagrywam. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.